W listopadzie z pewnym kryzysem wizerunkowym musiała zmierzyć się Anna Lewandowska, jedna z najpopularniejszych propagatorek zdrowego stylu życia w Polsce i twórczyni marki Foods by N, która cały czas prężnie się rozwija. Otóż jedna z internautek napisała w internecie, że w batonie marki znalazła larwę oraz że był on spleśniały. Oczywiście w związku z tym wydarzeniem pojawiło się mnóstwo komentarzy i marka Anny Lewandowskiej musiała w jakiś sposób zareagować. Ponieważ nie znaleziono dowodów na autentyczność tego wydarzenia, na Instagramie żony naszego znanego piłkarza pojawiło się oświadczenie, w którym Foods by N zaprzecza, by taka sytuacja miała miejsce, a cały ten splot wydarzeń uznaje za prowokację. Kilka marek musiało również zmierzyć się z zarzutami o to, że ich reklamy są seksistowskie. Zacznę może od sieci Pepco, która również na Facebooku umieściła swoją nową reklamę. I w tej reklamie kobiety są pytane o swoje talenty, ale żadna z nich nie potrafi udzielić wiążącej odpowiedzi. Potem to samo pytanie zadano ich bliskim, głównie mężczyznom, i większość wskazała na talenty związane z gotowaniem, sprzątaniem, urządzaniem i wiciem gniazdka domowego. Pod tą reklamą pojawiło się wiele komentarzy krytycznych od kobiet z takim zarzutem, że marka utrwala pewne stereotypy. I po tym, jak wywiązała się ta dyskusja, Pepco próbowało tłumaczyć, że te talenty, które wskazano w reklamie, dotyczą domu, ale oczywiście kobiety mogą wskazywać również na pozostałe swoje mocne strony, ale tłumaczenie marki nie przekonało wszystkich. W listopadzie z poważnym kryzysem na Facebooku musiał się zmierzyć również producent energetyka Devil Energy. I tutaj, tak jak to bywa zazwyczaj na Facebooku, pojawiła się taka grafika przedstawiająca kobietę i napis w stylu: ona już wie, co za chwilę będzie miała w ustach. I oczywiście taka kreacja wywołała kontrowersje, zarzuty, obronę, w każdym razie burzę w internecie. I co ciekawe, marka zupełnie nie odniosła się do sprawy, nie przeprosiła, nie skomentowała, nie broniła się. Szwedzki producent mebli wykazał się natomiast poczuciem humoru i refleksem w związku z takim wydarzeniem głośnym w świecie sztuki. Mianowicie na aukcji sprzedano za rekordową kwotę 450 milionów dolarów dzieło Leonarda da Vinci, Zbawiciel Świata. IKEA wypuściła grafikę, na której tenże obraz jest oprawiony w ramkę marki za niecałe 10 dolarów. I ten śmieszny obrazek tutaj spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony internautów.